Krystian Ochman przeszedł do 66. finału piosenki Eurowizji, w brawurowy sposób podbijając turyńską scenę imponującym wokalem. Umiejętności Polaka docenili widzowie i internauci, którzy już po jego występie pisali w serwisach społecznościowych wiele komplementów. Organizatorzy Eurowizji porównali zaś Krystiana do Andrei Boczellego. Występem Ochmana był zachwycony także jego trener z The Voice, Michał Szpak. Wokalista, który sam sześć lat temu próbował swoich sił w konkursie, odczuwa jednak lekki niedosyt pod względem wizualnej strony wykonu Polaka. Globalne zainteresowanie wzbudziły nie tylko krople, ale i choreografia grupy Agastina Eguroli. Cztery tancerki, które zaprezentowały się na scenie Turynie, były jakby demonicznymi nimfami wodnymi, wiły się ekspresyjnie, a ich rozdarte szaty pływały dookoła Krystiana Ochmana. Oczywiście miało to dać bardzo dynamiczny efekt płynącej wody, o której w końcu jest piosenka River. Internauci przyczepili się jednak do pewnego momentu, w którym jedna z tancerek wpadła na Krystiana Ochmana. Jak można się domyślać, zrodziło to falę komentarzy, że dziewczyna przeszkodziła mu w występie, rozproszyła, czy zwyczajnie nie wystawiła sobie najlepszego świadectwa, skoro nie potrafiła opanować swoich ruchów. Prawda jest jednak zupełnie inna. Choreografia była tak ułożona celowo, a demoniczne tancerki miały być jak najbardziej giętkie i plastyczne. Specjalnie więc jedna z nich wpadła na Krystiana. Ochman ma na sobie stylowy czarny garnitur. Towarzyszą mu cztery tancerki w czarnych maskach, ubrane w stroje z frędzlami, co dodaje eteryczności. Obecne są imponujące wizualizacje z motywem wodnym oraz efekty świetlne, a wokal Ochmana jest potężny. Cytował obserwatorów prób Portal All About Music i dodawał dodatkowo tancerki stanową ważną część występu, a w końcówce atakują Ochmana.